Pan Stambuł posiada aż 12 tytułów mistrza Turcji, w tym 5 odkrotny tytuł zdobyty po rządze odwiecznym rywalem Fenerbahçe Stambuł. Puchar Turcji 11 razy, Puchar Prezydenta tego kraju 8 razy, no ale najważniejszym trofeum jest mistrzostwo Euroligi kobiet. Toczynki zdobyły ten puchar w sezonie 2013-2014, a w roku 2009 wywalczyły Euro Cup. Drodzy Państwo, jak pastor powiedział, mijamy dzisiaj rekord frekwencji na meczu koszykówki kobiet w Europie. Jak do tej pory najwięcej, bo 11 tysięcy kibiców zjawiło się w roku 2013 podczas meczu finałowego Paru Europy w tureckim Kayseri pomiędzy drużyną Kayseri Kraski Spor a Dynamem Moskwa. Drodzy Państwo, jak wszyscy wiemy, sprzedano prawie 13 tysięcy biletów i z całą pewnością wszyscy Państwo zjawicie się, a więc będzie na pewno rekord frekwencji. No i jeszcze jako ciekawostkę dodam, że mecz Wisła Bank Kraków z Sarajevo Bank to wydarzenie Euroligi kobiet w bieżącej 7 kolejki transmitowane jest przez chyba Europe kanał YouTube, a także przez naszą śląską telewizję Wisła TV. Tak więc, drodzy Państwo, 10 minut do rozpoczęcia spotkania. Rozpoczynamy prezentację obu zespołów na Presentation Teams. Drużyna Galatasaray, Odeaba, Stambuł z numerem pierwszym, number one, Uria Agnes. Z numerem trzecim, number three, z numerem siódmym, a Grzegorz Kutaj, z dziewiątką, Kueral Kassa, z numerem jedenastym, kapitan, Nemie Iśma, z numerem czternastym, Denis Kalagodru, z numerem piętnastym, Usuru, z numerem dziewiętnastym, Jelena Dobrewicz, dwudziestką, Sasoliku, trzydziestym trzecim, setnym, Majkowsku, trzydziestym piątym, Bata, Sakara, Federem drużyny Galatasaray z Stambuł jest Ekrem Memnun, a jego asystentem Delia Olmone. Drodzy Państwo, i zespół Wisły Kappa Kraków, Kappa, proszę Cię! Ale nas wszyscy wstajemy! Nikt tutaj nie siedzi! Uczcijmy to historycznym naszym wystającą! Przed nami!
sędziami spotkania będą: The referees are Jasmina Juras, Serbia, Susana Gomez Lopez, Hiszpania i Andrada Monika Trzendel, Rumunia, a komisarzem z ramienia FIBA Europe jest pan Mariusz Malinescu, Rumunia. Drodzy Państwo, proszę o pozostanie w trybunach, także obie drużyny. Bardzo proszę o pozostanie na parkiecie. Teams are requesting to stay on the parkiet. Mamy! Małą niespodziankę, prosimy jeszcze o momencik wszystkich kibiców. Prosimy zwrócenie swojej uwagi na telewizję. Mamy łączność na żywo ze Stanami Zjednoczonymi.
aż, drodzy Państwo, chciałbym podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną, istotną rzecz. Wisła Kraków jako pierwsza krakowska drużyna. Drodzy Państwo, witamy jeszcze raz z Kraków Areny, w której dzisiaj Wisła Kampa Kraków podejmie w meczu Euroligi Galatasaray, Odea Bak Stambuł. Ależ fantastyczna atmosfera tutaj na trybunach. Byliście Państwo świadkami prezentacji obydwu zawodniczych. No tak, Pawle, to chyba dawno nie było w Krakowie, a może w ogóle? Coś niesamowitego, fantastyczna atmosfera. Przed chwilą spadło tutaj na parkiet morze konfetti, morze serbety. No wygląda to, drodzy Państwo, rewelacyjnie. No i mogę powiedzieć tylko tym, którzy nas teraz oglądają, oglądajcie dalej, bo na pewno będą tutaj niesamowite emocje i żałujcie, że was nie ma w środku. Tak, tworzy się jakby historia, pewna historia. Miejmy nadzieję, że będzie to szczęśliwa historia dla Wiślaczek, ale przy takim dopingu, przy takiej ilości kibiców, no miejmy nadzieję, że będzie naprawdę fantastyczne zdobisko. Zaczęliśmy, drodzy Państwo, komentarz nieco później celowo, żeby dać Państwu trochę poczuć tą atmosferę, która tutaj panuje. A jest niesamowicie. No jeszcze widzimy co prawda parę miejsc wolnych, ale myślimy, że to już w najbliższych sekundach, najbliższych minutach się zapełni. I tutaj na trybunach w Kraków Arenie kibice Wisły Kampa Kraków pobiją europejski rekord frekwencji, jeśli chodzi o mecz koszykówki. 12 669 widzów będzie tutaj oglądało ten mecz. Pawle, co o tym sądzisz? Niesamowite wrażenie. Miejmy nadzieję, że to rekord spadnie i Kraków stanie się takim historycznym miejscem koszykarskim na mapie koszykówki Europy, a może i świata. Drodzy Państwo, poprzedni rekord był ustanowiony 14 marca 2013 roku i należał do klubu Kayseri Kaski Sport Kulubu, gdzie mecz pomiędzy tym zespołem a drużyną Dynamo Moskwa oglądało na żywo 11 tysięcy fanów, no ale tutaj w Krakowie, Pawle, jesteśmy lepsi. Jesteśmy lepsi. Kraków rządzi. Kraków Arena. 12 tysięcy. Ponad 12. No, 13 tysięcy. Drodzy Państwo, na parkiecie my już widzimy pierwsze piątki obydwu zespołów. No i drodzy Państwo, teraz test. Czy Agnieszka Szotkajny, która była naszym gościem w studiu przedmeczowym, zdała test na pierwszą piątkę, czy nie zdała? Już widzimy, że chyba dobrze. Jest Ali Quigley, jest Faria Abdi, jest Chante Lavender, jest Kintare Petronice, no i Kenny Wanderslug. A więc Agnieszka trafiła. Przewidziała skład, jaki zostawi trener Stefan Kwitek. A zaraz powiemy Państwu, w jakim składzie występują koszykarki Galatasaray od Abangstamu. Przypominamy, to jest aktualny mistrz Euroligi. A widzimy tam Oral Kasas, grającym z numerem 9, jest numerem 13. Z numerem 1, Javier Martinez, a z numerem 13 na 33. Sedmym. Numerem 3, Kelsey. A więc Nuria Martinez, Kelsey Bond, Kweralt Kasa, Sancho Little i Sebnem Kimoçoglu. To są właśnie te zawodniczki, które w boi desygnował trener Ekrem Memnum. Jego asystentem jest Ojzer Derian. No a trenerów Wisły Kampa Kraków, Pawle, myślę, że nie musimy nikomu tutaj przedstawiać. Stefan Switek, Artur Golański, zresztą przywitani wielkimi owacjami tutaj z Kraków Areny. Kibice już od początku tutaj, mocny doping. Doping jest niesamowity, no i teraz zobaczymy, jak Wiślaczki zareagują na tą sytuację na parkiecie. Jak na razie pierwsze punkty zdobyły koszykarki Galaty, ale teraz Wiślaczki. Kertny Wanderslug. Wanderslug z pół dystansu. Nieskutecznie zbierają koszykarki Galatasaray. No i w natarciu mistrzynia Euroligi. Mistrzynia Euroligi, Pawle, ale od tamtego meczu, od meczu w finale Euroligi, 5 kolejnych porażek w naszej grupie, w grupie, w której grają Wiślaczki. Tak, bardzo dużo się wschodzi w naszym Galatasaray. Natomiast nikt tutaj chyba nie spodziewał się, że ten zespół
trakcie startu tej edycji Euroligi będzie zajmował ostatnie miejsce i zaznacz. Drodzy Państwo, jest tutaj w hali niesamowicie głośno. Mamy nadzieję, że to, co mówimy, będzie do Was docierało. No ale jeśli były jakieś problemy techniczne, to z góry przepraszamy, ale tutaj fani Białej Gwiazdy naprawdę robią wszystko, co najlepsze tutaj. Tak, staram się unieść. Kolejne punkty teraz. Sancho Little teraz. Dwa punkty dla Galatasaray. No i Wiślaczki, Ali Quigley. Wiślaczki miały dwie ciekawe akcje, nie udało się nas do końca skutecznie trafić. Faria Abdi z pół dystansu trafia, a więc pierwsze punkty Wiślaczek w Kraków Arenie zdobyła Pawle. Faria Abdi. Oby to był dobry początek dla mistrzów Polski. Zdecydowanie myślę, że podopieczne Stefana Świtka są bardzo, bardzo stremowane. No nie może być inaczej przy meczu, przy takiej publiczności. Tak, tak, tak. Takiego dopingu Wiślaczki jeszcze nie zaznały. Tutaj była wśród kibiców wielka, wielka mobilizacja na ten mecz. Wiemy, że wejściówki skończyły się bardzo, bardzo szybko. Wiemy, że wielu zapewne z Państwa oglądających ten mecz tutaj musiało obejść się smakiem. No ale mamy nadzieję, że za pośrednictwem naszej transmisji będziecie Państwo częścią tego wielkiego sportowego wydarzenia, tego święta basketu w Krakowie. A więc mamy jak na razie 2 punkty dla Wisły Kampak, 5 punktów Galatasaray i w natarciu Karni Anderson. Faria Abdi. Ali Quigley z pół dystansu. Ali Quigley to jest ta jedna z gwiazd, o której mówiła Agnieszka Schottheimer w naszym studiu, kiedy zapytaliśmy, czy takie koszykarki jak Isil Alben, Alba Torres, tutaj, czy one będą grały kiedyś naszej tablą basket dla kobiet, Agnieszka Schottheimer, i myślę, że nie ma w tym cienia przesady, powiedziała, że my również mamy gwiazdy, takie jak Lavender i Quigley, i właśnie Ali Quigley potwierdziła swoją klasę. Przed momentem każdy zastosował kolejne punkty dla Galatasaray. Sędziowie odgryzli dalej przewinienie, grającej z numerem 10 Farii Abdi. A więc piłka dla zespołu Galatasaray Odea Bank Stamford. Wiemy, że Gintara Petrony te grała w Galatasaray. Tak. Wiemy, że jest jeszcze jedna znana koszykarka, o której też mogliśmy sporo powiedzieć, a mianowicie Tina Charles, która kiedyś grała tutaj w Krakowie. No ale może wracamy tutaj do tego, co się dzieje aktualnie na parkiecie koszykarskim w hali przy ulicy Lema. Wyjątkowo, a nie, przy hali, przy Reymonta 22. Już z przyzwyczajenia miało być Reymonta 22. Kelvin Anderson, ale teraz przyblokowana. Bardzo dobrze brzmi to Reymonta 22, ale my mamy nadzieję, że właśnie co jakiś czas działaczom Białej Gwiazdy uda się coś takiego zorganizować, żeby tutaj właśnie te prawie 13 tysięcy ludzi mogło wejść i obejrzeć jedno z najlepszych koszykarek w Europie i na świecie, drodzy Państwo, na żywo. Lavender z punktu stracu nie trafia, ale jest Gintarę Petronytę. Walczy z nią tam grający z numerem 3 Kelsey Bond. No i lepsze koszykarki ze Stambułu, Gerald Kassel. Tak, bardzo serdecznie przed meczem koszykarki Galatasaray powitały swoją byłą koleżankę Gintarę Petronytę grającą w sezonie 2011. Tak, byliśmy wczoraj na treningu i widzieliśmy bardzo emocjonalne przywitanie tych koszykarek. Od razu zresztą jak koszykarki zespołu ze Stambułu weszły tutaj na parkiet, weszły na halę Kraków Arena, widziały, że Wiślaczki schodzą z treningu, od razu słyszeliśmy teksty Owinia, Owinia, gdzie jest Krystyna Owinia? No i potem przez parę minut tam wymiana uprzejmości, tak to nazwijmy, między koszykarkami, ale znają się z reprezentacji Hiszpanii
są w bardzo dobrych stosunkach, zwłaszcza jak widzieliście Państwo w naszym materiale w studiu przedmeczowym Skwyral z Kasama. Całkiem ciekawe wspomnienia Krystyna Owinia. Tak jest, ale czy masz przyjaźń, ale czy trzeba odłożyć sentymenty i walczyć. Na tablicy wyników jak na razie Wisła Kampak 6, a Galatasaray 10, ale teraz może to się zmienić. Niestety Fary Abdi nie trafia. Próbowała jeszcze Ali Quigley, również nieskutecznie, no i grają Nuria Martinez. To ona jest tą główną rozgrywającą tureckiego zespołu. Wiślaczki, Fary Abdi. Van der Sloot. Lavender! Szkoda, bo było kilka akcji rozgrywanych przez Wiślaczki, które będą zakończyły się statystycznie. Ja myślę, że Wiślaczkom musiały drżeć na początku nogi, no musiały drżeć te łydki, przecież słyszeliśmy tą prezentację, widzieliśmy na własne oczy, Państwo mogli to oglądać w naszej transmisji, z jaką pompą tutaj zostały przywitane podopieczne Stefana Switka. No tutaj musiały się trochę zdenerwować na początku, ale już chyba to, ten stres pierwszych minut został przełamany. Shuttle Lavender i kolejne punkty. Shuttle Lavender i mamy remis. 10. Mamy remis w Kraków Arenie. I Wiślaczki będą teraz starały się obronić przed atakiem aktualnego mistrza Euroligi kobiet. Kelsey Bond. Teraz piękne czujecie Fariati. Ali Quigley. Spokojniej teraz nieco Ali Quigley. Płatnie znalazł podaniem Lavender. No niestety Wiślaczka zablokowana. Ale podanie Ali naprawdę klasa. Ja myślę, że dla Ali Quigley w takich meczach będzie się czuła jak ryba w wodzie w końcu. WNBA. Tak jest, Ali przyzwyczajony. A i teraz w miarę prostej pozycji nie trafiła Fary Abdi, ale poprawia Jante Lavender. I mamy pierwsze prowadzenie Wiślaczek w tym spotkaniu. Trasas. Nuria Martinez. Teraz znowu Kuera Alcázar. Próbuje. No i już jest remis. Kuera Alcázar. Zapisuje dwa punkty dla swojego zespołu. Kevin Van der Sloot. Lavender. Fary Abdi. Fary Abdi cały czas. Teraz Lavender. Świetnie do Kerti Van der Sloot. A i szkoda, że to nie wpadło. Ale jeszcze zbiera gitarę Petronite. No i popularna Gigi faulowana przez Sancho Little. Szkoda, jak sobie było dobre rozegranie. Pierwszy rzut osobiste spotkanie w wykonaniu Wiślaczek, konkretnie gitarę Petronite. Pierwszy rzut. Gintare Petronito. Skutecznie. I po celnym trafieniu Gintare opuszcza parkiet. Pojawia się na niej Krystyna Szykowska-Cegielska. Nuria Martinez. Justyna Żurowska-Cegielska, która przed chwilą pojawiła się na parkiecie, właśnie faulowała. Ale teraz fatalne podanie Nuri Martinez. Szansa dla Wiślaczy. Van der Sloot, Ali Quigley! Nie trafia niestety. Ach, można było chyba delikatnie spokojnie. Spokojnie zadać akcję. Tak, tak, można to było zrobić nieco lepiej. No ale spokojnie, spokojnie. Gramy z mistrzem Euroligi. Co prawda przegrały koszykarki Galatasaray 5 tegorocznych spotkań w Eurolidze i mamy nadzieję, że dzisiaj ta ich seria
niekorzystna zostanie podtrzymana dzięki fantastycznej grze Wiślaczki. Ale quickly. I udało się tam. Znalazła ta piłka drzewa. Ale. Świetnie Ali Quigley. Ali Quigley na swoim koncie już ma 4 punkty. Jak na razie najskuteczniejsza. Chantel Lavender, 6 oczek. Teraz Liga Pilnowana. Zdobywa 2 punkty. A do zakończenia tej kwarty jeszcze tylko 30 sekund. Straciły teraz piłkę Wiślaczki. Gerard Kasa przed chwilą. Teraz Nuria Martinez. Gerard Kasa. Henry Ilmas teraz. I była faulowana przez Justynę Żurowską-Cegielską. Tak pokazują sędziowie. Przyjmijmy Justynę Żurowską-Cegielską. 16,5 sekundy jeszcze. Nie trafia z pół dystansu jedna z koszykarek Galatasaray. Jeszcze nie spełna 10 sekund mają Wiślaczki. Van der Sloot. No i teraz sędziowie odpisali faul Nuri Martinez. Która to właśnie Nuri Martinez opuszcza teraz parkiet. Pojawia się na nim grająca Nuria Martinez. Ali Quigley. Chantel Lavender, trzeba kończyć tą akcję. Przewiniła teraz grająca z numerem 11, Nevrije Ilmas. Galatasaray. Ilmas. Rzut. I rzut. Aj, szkoda teraz, że Justynie Żurowskiej-Cegielskiej nie udało się zakończyć tej akcji. Tam ja więc pierwsza kwarta zakończona jest prowadzeniem Galatasaray 16 do 15. No i Paweł, twoje opinie jakieś o tej pierwszej kwarcie? No, na początku faktem to, o czym wspomniałeś, że być może Wiślaczki byliśmy trochę stremowane tutaj. Wspaniałym powitaniem. Było kilka akcji, które myślę, mogły zakończyć się pewnym trafieniem. Niestety nie mógłby być inny, ale poczekajmy. Sądzisz, że ten był początek taki bardzo uroczysty? Czy to miało wpływ na dyspozycję podopiecznych trenera Smitka? A tak. Wiecie Państwo, taki tutaj hałas w Kraków Arenie, że nawet komentator nie słyszał siebie nawzajem. Tak, ale niech ten topik się unosi. Najważniejsze, żeby tutaj unosił Wiślaczki do przodu. Tak jest, no to ja może spróbuję ponowić pytanie. Tak, proszę Cię, proszę. Usłyszałem Cię do końca. Czy sądzisz, że teraz Wiślaczki opanują już ten meczowy stres i będą grały lepiej niż na samym początku, kiedy może były troszkę przytłoczone tą niezwykle uroczystą, podniosłą, rewelacyjną atmosferą w Kraków Arenie? Tak, myślę, że z każdą minutą tutaj myślę bardziej uspokojone, już wejdą w swój rytm i będą grały swoje. Myślę, że tak będzie. Miejmy nadzieję, że ten wynik będzie się zmieniał teraz na korzyść białej gwiazdy. Mamy na to nadzieję. Jak na razie po pierwszej kwarcie Wisła Kampak 15. Galatasaray Odea Bank Stambuł 16, ale to już za chwilę zapewne się zmieni. Tak, już za chwilę rozpocznie się druga kwarta tego i poprzedzącego spotkania. Jak na razie rozpocznie się druga odsłona tego spotkania. Wracamy na parkiet hali przy ulicy Rema, hali Kraków Arena. Już tam jest piątka podopiecznych trenera Ekrema Memduna. Gerard Kasa, sam ciołyty, Nuria Martinez. Sernem Kmaciolku. I grająca z numerem 15, Nevrije Ilmas. Te 5 koszykarek rozpocznie drugą kwartę. I Wiślaczki również na parkiecie. Justyna Żurowska, Przemień Cegielska, Ali Quigley, Chantel Lavender, Maria Pi, Kevin Ali Quigley.
Jak na razie piłka cały czas w posiadaniu. Galatasaray Odea Bank. No i trafia teraz za trzy. Trafia teraz za trzy koszykarka Galatasaray, Nuria Martinez. Ale quickly. Curtin van der Sloot. Chantel Lamender. Variabli. 7 sekund, 5 sekund do zakończenia tej akcji. Trzeba rzucać za moment. Ach, za... I tak za długo by chyba rozwinął tę akcję. Ale przejęcie teraz przez Casas. No, troszkę odjechało Galatasaray, ale to jest taka faza meczu, że jesteśmy całkowicie spokojni o to, że Wiślaczkom uda się tą stratę zniwelować, no ale muszą znaleźć drogę do środka obręczy. Teraz to się nie udało Wiślaczom. Cały czas będę się upierał przy tej słabej skuteczności. Bardzo dobrze jak na razie na atakowanej tablicy w zbiórkach grają koszykarki Galatasaray. Real Casas nie trafia, ale zbiera tam. Grająca z numerem 20 Sancho Edo, no wielka gwiazda koszykówki. Cały czas mają piłkę w swoim posiadaniu koszykarki Galatasaray. Zmianę w Agnieszka Kaczmarczy, grająca z numerem 15. Zobaczmy się odnośnie do Cegielska. No ale... No patrz. Zobaczmy Galatasaray. Martinez. No i kolejne punkty pokażę. No i trener Stefan Świtek od razu reaguje, prosi o czas. Jeszcze, no niecałe dwie minuty temu, była to strata jednego punktu, teraz jest to strata już 9 oczek. Muszą Wiślaczki od razu wziąć się mocno, mocno do roboty i tutaj tą stratę zniwelować jak najszybciej. No bo wiemy dobrze, że takiemu zespołowi, takim zespołowi jak Galatasaray, nie można dać się rozpędzić. Tak, fatalny początek tej drugiej kwarty. Wiślaczki jeszcze nie są. Muszę dopiero niecałe dwie minuty, ale... W tym czasie Galatasaray czekamy na zmianę. Tam na walce trenera Skita. Trzeba to nowo poukładać. Też mimo tego stresu przychodzi. Zauważyłem, że zawodniczy Białek Gwiazdy bardzo pozytywnie nastawione do tego spotkania. Miejmy nadzieję, że z każdym na mecie to odzwierciedlamy się na taktyce. Wielkie brawa dla ekskluzji w Szydlinie. Wracamy do gry po 8 minut. Wiślaczki teraz koniecznie potrzebują... No i drodzy Państwo, musimy zaraz tutaj zacząć gonić wynik. Musimy? Mówię, że Wisła Kampa Kraków musi zacząć gonić wynik. Wynik, ale wierzymy, że tutaj wszystko jest w stanie, wszystko są w stanie zrobić pod wizytę Stefana Świtka, zwłaszcza na tym etapie spotkania. To jest jeszcze dość wcześnie, no. 9 punktów to są tak naprawdę 3 rzuty. Dokładnie tak. To jest kilka trójek, ale kwigli. Ale musi to być wszystko skuteczne. Tego tak. Tak, z tego co widzimy, mamy jakieś drobne problemy techniczne. No ale mamy nadzieję, że zaraz wszystko wróci do normy. O, już widzę, że Państwo widzicie odpowiedni obraz. I gramy. Curtin van der Sloot. Chantel Lamender. Agnieszka Kaczmarczyk, Ali Quigley. Ach, teraz. Szkoda, bo to są takie głupie straty. To wszystko przez takie głupie podania, które tutaj troszkę uniemożliwiają. No troszkę to jest woda na młyn dla Galatasaray. O tak to nazwijmy w ten sposób, prawda? Wykorzystują to bardzo brutalnie dla Wiślaczek.
No ale mamy nadzieję, że teraz wybronimy piłkę i zaczniemy zdobywać punkty w tej kwarcie, no bo Wiślaczki jak na razie na zero. Ale Quigley, może teraz trzeba taki pierwszy punkt na przełamanie. Chantel Lavender też takie zadanie już niewiele brakowało, a znowu było przejęcie, ale... A wiemy też dobrze, że nie można pozwolić na to, żeby tutaj bardzo długo punktów nie zdobywać. Pamiętamy całkiem niedawno mecz Wisły Kampak z Artego Bydgoszcz, gdzie niesamowita trzecia kwarta w wykonaniu Wiślaczek. Podopieczne Stefana Sitka nie dały w ogóle rozpędzić się rywalkom. Dały im zdobyć jedynie w całej kwarcie dwa punkty. No to było niesamowite wtedy i mam nadzieję, że teraz to się nie powtórzy tylko dla Galatasaray. No bo wiemy, że taka kwarta miały bardzo duży wpływ na wynik tego meczu. No a jak na razie koszykarki Galatasaray czują się tutaj w Kraków Arenie bardzo, bardzo dobrze. Zwłaszcza, że to już kolejna trójka teraz przed chwilą. Agnieszka Skobel, która pojawiła się na parkucie. Ali Quigley. Ali Quigley. Ach. Jeszcze Wiślaczki w tej kwarcie nie zdobyły. No i czekamy na pierwsze punkty. Które jest koszykarek Stefana Świtka? Zaraz zobaczymy. Jak na razie Turczynki. Grająca z numerem 11. Nevri Ilmaz oddała teraz rzut, no ale niecelnie. I Wiślaczki. Ali Quigley. Trójka. Aj, dalej nieskutecznie, ale jest Lavender. Jest Van der Slot. Gramy pod koszem Galatasaray. Teraz sędzina tego meczu przerwała. Jest jakiś problem teraz. Zobaczymy, o co chodzi. Zmiany teraz w zespole Galatasaray, jak również w zespole Wisły Kampa Kraków. Nie wiemy, o co tam chodziło na parkiecie teraz. Była krótka przerwa, no ale już wszystko wróciło do normy. I Krystyna. Maria. Faria Abdi cały czas. Chantel Lavender. Aj, no i nie. Przekroczony czas 24 sekund. No i znowu trzeba bronić, a to już jest strata 12 punktów. Czyli 11 punktów zdobyły w tej kwarcie koszykarki Galatasaray. No, nie tego się spodziewaliśmy, ale... Spokojnie toczy się, więc w każdej chwili tutaj może sytuacja się zmienić. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Mam nadzieję, że tak się stanie, no i że to się stanie jak najszybciej. Trzeba tutaj przełamać tą niemoc strzelecką. I to jak najszybciej. No to może teraz Faria Abdi. Sędziowie odgwizdali błąd kroków. Nie widzieli tam przewinienia którejś z koszykarek Galatasaray. Lavender schodzi. Petronito na parkiecie. Skibice. Najzagorzalsze kibice. Zachęcają do tego, aby cała hala wstała. No i tak też się staje. Trzeba teraz mocno unieść Wiślaczki. No moment. Tak, ale tak, trudny moment. Ten doping jest teraz bardzo, bardzo potrzebny. No i jest. Miejmy nadzieję. Wiślaczki przebudzą się. Ale... Osobiste wychowanie. Casas. Właśnie ona teraz będzie na linii rzutu wolnych. No i zobaczymy, jak spisze się przyjaciółka Krystyny Owini.
No, spisała się bardzo dobrze, to trzeba powiedzieć. No i Krystynowina, zaraz może by Krystynowina właśnie odpowiedziała teraz. No, któraś Wiślaczek musi przełamać niemoc strzelecką, która trwa już ponad 5 minut. I jest! I w końcu! Faria, pierwsze punkty. To nie sam, to niewiarygodne wręcz. Ponad 5 minut czekaliśmy w tej kwarcie na pierwsze punkty Wiślaczek. No ale teraz może być już tylko, tylko lepiej. I teraz Rozprogu, Jelena Dubiewicz. O niej właśnie mówiła Agnieszka Schottheimer, że to może być tak jak koszykarka tutaj bardzo groźna. Galatasaray. No jak na razie Jelena Dubiewicz. Dopiero co na parkiecie. Nie zdobyła jeszcze punktów. O, tak to ujmijmy może. Tak. Ale tak jak mówiła Agnieszka Schottheimer, ona nie jest wyróżniającą się koszkarką, ale bardzo dużo robi takiej czarnej roboty dla zespołu. Zgadza się. Teraz faulowana Chanter Lavender. No zresztą, jeśli chodzi o taką czarną robotę, Nuria Martinez jest w rankingach, o których wspominaliśmy też w naszym studiu przedmeczowym, jest w takich rankingach tych najgorszych w Eurolidze na bardzo wysokich miejscach, a cały czas gra w pierwszej piątce. Jest koszykarką, która w zespole Galatasaray najwięcej czasu spędza na parkiecie. Jaka jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego? Największa ilość asyst, którą ma. Tak jest. Mogłoby się dawać paradoks, ale... Tak jest, Nuria Martinez, żeby Państwu nie skłamać, w 5 meczach 22 asysty, jest na 5 miejscu, jeśli chodzi o najlepiej asystujące koszykarki w Eurolidze. Teraz przejęcie będzie, a nie, dobrze. Przekroczony czas 24 sekund. Tak, tak to zdecydowali sędziowie. No i nie będziemy się z tym kłócić. Wracamy do gry. Wisła Kampa Kraków musi teraz odrabiać stratę. Do końca tej kwarty jeszcze 3 minuty i 32 sekundy. Quintaro Petranto. Lavender. Owinia. Krystyna Owinia. Walczyła teraz z grającą z numerem 7, Asse Gulgunaj. Dosyć uważnie w obronie grają. Tak, zdecydowanie na twardą taką defensywę postawiły koszykarki z Galatasaray. Opłaca się to. Myślę, że Wiślaczki muszą jeszcze większą ruchliwość w tych akcjach wykonać. Jeszcze więcej pokazywać się, wychodzić do podań. To jest takie proste bardzo, prawda? Tak się mówi. Wychodzić, ruszać się. No ale bardzo trudno to zrealizować tak, żeby to miało przełożenie na punkty. Takie wręcz oczywiste, prawda? Czy gorsze wydawałoby się, ale... No właśnie, musi to się przełożyć na punkty, na skuteczność. Myślę, że też jeśli tutaj analizujemy już to, dlaczego wynik jest taki, a nie inny, no to tutaj to, o czym wspominaliśmy również w naszym studiu przedmeczowym. Te dwie wysokie, podkoszowe zawodniczki, bardzo dobre. Sancho Little, no i Kelsey Bond, one tutaj robiły bardzo dobrą robotę. Teraz fałowana gitarę. I właśnie Kelsey Bond wraca. No i mamy przerwę, tym razem o czas poprosił trener Ekrem Memnun. Drodzy Państwo, tak jak wspominaliśmy, zespół Galatasaray od Awang, jak na razie w Eurolidze 5 meczów i 5 porażek. Jak wspominaliśmy, również ostatnie zwycięstwo odnieśli w finale Euroligi. No i mamy nadzieję, to co mówiliśmy, że tak pozostanie. No ale jaka jest przyczyna tego, że Galatasaray od Awang gra tak trochę słabiej? Rozmawialiśmy o tym z naszym gościem w studiu przedmeczowym. Tam bardzo zmienił się skład. No może nie tyle skład, co ta sama pierwsza piątka, tak? Z pierwszej piątki zostały tylko Sancho Little i Kelsey Bond, czyli te dyzotki, które dzisiaj robią różnicę. No a ta pozostała trójka została wymieniona. I C. Alben, niesamowita. Poszła do Kurska, Alba Torrens, również niesamowicie liderka zespołu do UMMC Jekateringu. Bardzo dużo straciły na jakości koszykarki Galatasaray,
No ale ja też myślę, że to jest taka trochę kwestia czasu, prawda? Że one się zgrają z tymi nowymi zawodniczkami. Te koszykarki, które cały czas są w klubie, jak zgrają się z tymi, które doszły, to może być tutaj bardzo, 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 bardzo dobrze dla panów ze Stambułu, tak to powiem. Faktycznie widzimy tutaj dziś na parkiecie, że zawodniczki Galatasaray i Tanius, który sprzedać nie chcą, ale miejmy nadzieję, że Śląscy zrobią wszystko, żeby odwrócić losy tego spotkania. No więc zaczęło się. Martinez. Nuria Martinez, teraz nie trafia. Ale nie ma zbiórki, cały czas mamy problem ze zbiórkami. Kelsey Bond. Martinez teraz poszła piłka do Jeleny Dubiewicz. Zdaniem sędziów tutaj był faul. Przewiniła. Kintare Petronę, tak jest. Sędziowie wskazali 13. Jako to, która przewiniła. No i Jelena Dublewicz trafia. Pierwszy punkt na koncie tej koszykarki. Druga próba również skuteczna. No i Galatasaray tym sposobem osiągnęła już 30 punkt. Wisła Kampak 19. 11 punktów przewagi. Faria. Gintare Petronite. No i teraz mocno potraktowana Gintare Petronite przez Jelenę Dubiewicz. Aż dziwne, że sędziowie tego nie odgwizdali. Dobrze, że teraz pomyliła się Quiralka. Trzeba to wykorzystać. Trzeba takie prezenty wykorzystać. Ali Quigley. Lavender. I są musieli tym razem. To może ja nie będę tak podnosił tego głosu przy rzutach naszych koszykarek. Dopiero poczekajmy, aż będzie kontakt punktowy, co? No to teraz trzeba twardo w obronie. Nie wystarczyło to, co teraz pokazała Gintare Petronite na Kelsey Bond. O czas poprosił trener Stefan Switek. I całe dwie minuty po zakończeniu tej odsłony spotkania. No jak na razie kibice stają na wysokości zadania. Tutaj w sali jest bardzo, bardzo głośno. No wręcz my tutaj, którzy siedzimy od siebie, może w odległości 40-50 metrów, mamy problem, żeby się słyszeć. No ale to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I ten doping teraz musi ponieść koszykarki Wisły Kampak Kraków, żeby zaczęły gonić Galatasaray. A wiemy, że je na to stać. Wiemy, bo nieraz to pokazywały. Choćby w meczu z Kurskiem, pamiętamy, komentowaliśmy to dla Państwa. Mamy nadzieję, że dzisiaj będą podobne emocje. Drodzy Państwo, ja taka jeszcze jedna myśl, o której nie powiedzieliśmy tutaj przed spotkaniem, długo, długo przed spotkaniem, bo tak naprawdę to się rozpoczęło chyba gdzieś za 15:05, miało miejsce ślubowanie młodych Wiślaków. O tym więcej możecie przeczytać na wisłakraków.com, będzie na pewno z tego jakiś materiał, ale na pewno dla tych chłopaków był tutaj, było to niesamowite przeżycie tu w Kraków Arenie, aby ślubować tutaj na wiślacką flagę, na wiślackie barwy. Wracamy na parkiet. Próbowała Faria i szybka odpowiedź teraz. Nie trafia Kelsey Bond, nie była faulowana, chociaż ona twierdzi inaczej. Lavender! Lavender. Tak, naciskane tam przez są dwa punkty, Chantel Lavender. 10 oczek ma na swoim koncie Chantel. Najskuteczniejsza koszykarka Białej Gwiazdy jak do tej pory. No a w zespole Galatasaray Odabang jak na razie najwięcej punktów zdobyła grająca z numerem 9 Quiralt Kasa. Również. Również. No i jeśli teraz popatrzymy tak na to, kto ile punktów zdobywał, to widać taką dysproporcję, że owszem, Chantel Lavender walczy, stara się, prawie połowa punktów swojego zespołu zdobyta, nie ma wsparcia w koleżankach. Tutaj bardzo blisko za Quiralt jest
jedna z jej koleżanek, która ma na swoim koncie 9 oczek. Ale powiemy o tym za chwilę, jak tylko tutaj tablica w hali Kraków, ale nie nam na to pozwoli. Nuria Martinez, o, już wiemy. No drodzy Państwo, dla nas to też jest nowe doświadczenie, musimy się przyzwyczaić tutaj do tej tablicy wyników. I to jest jedyna zmiana, którą bym chyba chciał tutaj z Raymonta 22. Ta stara tablica wyników. Pawle, co o tym sądzisz? Tak, przydałam. No może to by w jakiś sposób pomogło koszykarkom Wisły Kampa Kraków. Może te kosze to za mało. No ale mamy nadzieję, że podopieczne Stefana Świtka poradzą sobie z tym wszystkim. Wiślaczki, jeszcze jeden fakt, Pawle, przepraszam, że ci przerwę. Wiślaczki mają na swoim koncie 5 fauli. No to już wiemy, co to oznacza, nie będziemy mówić dalej. A do końca tej kwarty jeszcze 25 sekund. Jelena Dubliewicz. Nie trafia. Całe szczęście. Całe szczęście, 20 sekund. Można jeszcze tą przewagę zniwelować, ażeby na drugą połowę no było mniej tych oczek do odrabienia, bo wiemy, że będzie ich sporo. Więc im mniej, tym lepiej. Teraz by się trójka przydała. No to co, Ali Kliwicz i Fariabdi. A może Wandersloot. Lavender. Do Petrony też. Świetnie za swoją koleżankę pod koszem. Faulowana gitarę Petrony przez Jenę Dubliewicz. Jeśli dobrze widzę, to będzie jej drugie przewinienie. Gitarę dziś. To sporo takich sytuacji, gdzie była dosyć mocno potraktowana przez swoje. No to Gintare Petrony te staje na linii rzutów wolnych. Ale czeka na piłkę jeszcze. Gdyż w zespole Galatasaray następuje zmiana. A i Segul Gunaj wchodzi na parkiet. Nuria Martinez siada. No 9 punktów to była. Wspominaliśmy o tym przed sekundą dosłownie. Swoje zrobiła, na razie może usiąść. Da pole do popisu koleżance. No, mam nadzieję, że z tą już poradzą sobie wyślać. Petrony T. Do zakończenia drugiej kwarty meczu Euroligi, w którym wydaje mi się, że jesteśmy o tym przekonani. Został pobity europejski rekord frekwencji, jeśli chodzi o mecz koszykówki. Jak na razie Wiślaczki przegrywają 27 do 34, 1,5 sekundy do końca. A więc jeszcze można tutaj pokusić się o celny rzut. To jest bardzo dużo czasu. Jak to mawiają nasi szczypiorniści. No ale Chantel Lavender niestety nie udaje się zdobyć punktów. A więc drodzy Państwo, kończymy pierwszą połowę meczu Wisła Kampa Kraków Galatasaray Odeabak Stambuł z wynikiem 21 do 34. Jak na razie lepsze są podopieczne Ekrema Memnuma. No ale mamy nadzieję, że to się w drugiej połowie zdecydowanie zmieni. My zapraszamy Państwa na kilka chwil przerwy i mamy nadzieję, że za parę minut usłyszymy się ponownie. No i będziemy potem mieli w drugiej połowie dla Państwa lepsze informacje. Time here!
żeby klaskać w głowie. Trzeciej kwoty chodzi.
Dlatego wykorzystamy ten czas nie tylko na rozgrzewkę, ale również na jeszcze jeden pokaz dziewcząt z grupy Exclusive. Wierzymy, że drugie 20 minut gry odmieni losy tego spotkania dla naszych Wiślaczek. Wierzymy w to, że opuszczasz tę halę, będziemy ze wspomnieniami meczu zwycięskiego, ale na pewno nie ostatniego. Liczymy na to, że jeszcze nieraz pojawimy się tutaj w arenie, ale jeszcze bardziej liczymy na to, że jeśli następnym razem pojawimy się tutaj w arenie, to ta hala będzie tak samo wypełniona. Dlatego też już teraz gorąco Państwa wszystkich zachęcam do tego, żeby przychodzić na mecze koszykarek i na Rejmonta. I tutaj, w krakowskiej arenie, aby to była arena Wisły Kraków.
się nic na parkiet, nie szacuje się serwentem tutaj w pobliżu parkietu. Groźnie do wysokie winy, ale jeszcze raz bardzo proszę, apeluję, nie rzucajcie serpentynami na parkiet oraz w pobliżu parkietu, bo jak mówię, są to wysokie gary dla Wisły, Kraków, a może także być przerwane to spotkanie, także bardzo proszę, kochani, nie rzucajcie na parkiet i w pobliżu parkietu. Bardzo dziękuję. A do rozpoczęcia trzeciej kwarty jednak pozostaje jedna minuta, jak do tej pory lepszą. Proszę, no, jest Gata Strajona Wangstaku, która prowadzi z Wisłą Karpak Kraków 34-21. Najbardziej skutecznymi zawodniczkami są, proszę nie, Wisły Karpak Kraków. 10 punktów, jak do tej pory zdobyła Czarnet Lavender. I wracamy powoli na parkiet Kraków Areny, w której Wiślaczki grają dzisiaj mecz Galatasaray Odea Bank Stambuł. Jak na razie po pierwszej połowie podopieczne trenera Stefana Switka przegrywają z aktualnymi mistrzyniami Euroligi 21-34. W pierwszej kwarcie Wiślaczki przegrały tylko jednym punktem 15-60, natomiast druga kwarta zdecydowanie lepsza w wykonaniu podopiecznych trenera Ekrema Mewnuma. Wygrana ta część meczu przez rywalki 18-6. No i teraz Wiślaczki muszą zacząć odrabiać straty. Muszą zdecydowanie teraz poprawić swoją grę, żeby tutaj tym prawie 13 tysiącom kibicom zrobić bardzo dobry prezent na święta. Tak jest, powiedzmy to otwarcie. Może zacznijmy to trochę jak jakieś hasło wyborcze, ale potrzebna jest zmiana. Zmiana tego wyniku, który jest zdecydowanie niekorzystny teraz dla Białej Gwiazdy, ale... No i rozpoczęliśmy. No jak na razie była zmiana wyniku, tylko że... niekorzystna dla nas niestety. Nuria Martinez, pierwsze punkty dla Galatasaray. I gramy Gintare Petronite. Nie trafi, ale jest Chantel Lavender. Lavender blokowana przez grającą z numerem 20 Sancho Little. Grają cały czas koszykarki Galatasaray. A i nie było teraz faulu, bardzo dobrze. Gintare Petronite w obronie. Pierty Lavender. Świetne podanie do Chantel Lavender. Faulowana, więc szansa na akcję 2 plus 1. No i na linii rzutów wolnych Chantel Lavender. Jest, a więc jednak. Odrabiamy, odrabiamy. Do przodu, do przodu. Powoli, ale do przodu. Gerald Casas. Nuria Martinez. Casas. Kelsey Bond. Walczyła z nią Gintare Petronite. No i teraz udaje się powstrzymywać Kelsey Bond. Ale Quigley. Gintare. Petronite faulowana przez Nurię Martinez. Chantel Lavender. Szkoda, szkoda, już to nie wpadło. Teraz uspokajają grę. Zobaczmy Galatasaray. Nuria Martinez. No tak, no czas zdecydowanie działa na korzyść Galatasaray. Ale Wiślaczki, mam nadzieję, że tutaj bardzo, bardzo teraz powalczą o zmianę tego wyniku. Faulowała Ali Quigley zdaniem sędziów. Jak na razie... jeśli chodzi o najskuteczniejsze zawodniczki tego meczu, to liderką jest Chantel Lavender. 13 punktów. No ale musi mieć większe wsparcie koleżanek, tak? Tak jest. 36-24. Kasas. Cały czas piłka w posiadaniu Galatasaray Odea Bank Stambuł. Sancho Little, nieupilnowana w obronie. Szkoda, szkoda tej akcji. I kolejne dwa punkty na koncie Galatasaray, Odea Bank Stambuł.
24 Wisła, 38 Galatasaray. Ali Quigley. No nie ma dzisiaj swojego dnia Ali Quigley. Tylko 4 punkty jak na razie. Tak, miała kilka prób. Teraz kolejne przewinienie. Tym razem przewiniła grająca z numerem 12 Kerni Wanderson. Nuria Martinez nie trafia. Z niej rzutu wolnej. No i teraz poprawka. Mamy nadzieję, że będzie taka sama jak ten rzut przed paroma sekundami. Tak też się stało. Ale tutaj coś jest jakiś problem. Rzut będzie powtórzony. I jeszcze raz, rzut będzie powtórzony. Do 3 razy sztuka, jak to się mówi. Kierkny Wanderson. Już miałem powiedzieć, tam Chantal Lavender była przy piłce, ale teraz jest. Lavender spod kosza, punkty, świetnie, świetnie. Ładnie się tam przebiła Chantal. Nuria Martinez. Little. Faulowała teraz grająca z numerem 33, Sennym, Kimaczoglu. Piłka dla Wiślaczek. No i teraz musimy odrabiać straty. Tak jest, Mariana. Faria Abdi. Lavender. Ach, teraz się nie zorientowałem. Cały czas piłka w posiadaniu Wiślaczek, ale jeszcze tylko 7 sekund. No, oddanie rzutu. Piłka przyznana Wiślaczkom. Świetnie, świetnie. Kolejne 14 sekund. Na rzut. Petronite. Ali Quigley. Faria Abdi wchodzi pod kosz, świetnie odegrała do Quintare Petronite. Ładna akcja Wiślaczek. No tak, coś już tutaj zaczyna to nam przypominać. Tak jest. I mamy nadzieję, że teraz tak pójdzie dalej w tą stronę. Do końca tej kwarty jeszcze 6 minut i 30 sekund. Ależ teraz przestrzeliła Sancho Little. No nie spodziewałem się tego. Po takiej zawodniczce. To teraz Lavender. Faria Abdi. Z dystansu nie trafi, ale jest Quintare Petronite. No ale tutaj już nic z tej akcji nie wyjdzie. Quintare Petronite zdaniem sędziów faulowała. No i wydaje mi się, że to jest drugie przewinienie Quintare Petronite. Tak. No myślę, że możemy tak powiedzieć. Na razie jest to drugie przewinienie Quintare Petronite. Tak jak mówimy, drodzy Państwo, tablica wyników w Kraków Arenie, no lepsza jest na Raymonda 22. Tak to zakończymy. Kierkny Wanderszut jeszcze podnosi. Brawo, świetna akcja Kierkny Wanderszut. Wisła, 41 Galatasaray. Nuria Martinez. Chodzi pod kosz i trafia. Udało mi się wykończyć tą akcję. A więc w tej chwili 13 punktów przewagi mają koszykarki Galatasaray nad Wisłą Kampak. Ali Quigley. Lavender. Do Quintare Petronite, ale niecelne, nieskuteczne to podanie teraz było.
pisemnym Kimaczoglu przed chwilą. Teraz Kelsey Bond. Z dystansu próbowała Nuria Martinez. Nieskutecznie, ale cały czas mają piłkę koszykarki Galatasaray. Wyznaczki nie mogą jakoś przegrać tej akcji. O, teraz. 45 zdobyła dla swojego zespołu Sanchi. 45-30. Ali Quigley. Aj! No, wydaje się, że Chandler Lameker ale nie ma pretensji Wiśniaczka teraz do sędziów, więc chyba była świadoma tego, co można z tej sytuacji zrobić. Wspomina Agnieszka Schottheimer w naszym studiu przytoczonym, wspominała o tych niekorzystnych statystykach na linii rzutów wolnych, więc może to miała w głowie Chandler Lameker. No musi być teraz bardzo, bardzo gorąco, tam czułam te rezerwowe gwizdacze. Trener Spitek tutaj na pewno. Jak ten zwyk bardzo emocjonalnie przekazywać informacje swoim zawodniczkom. 15 punktów do odrębnienia. I zawodniczy jednego na parkiecie. Ślaczki już zmotywowane przez trenera Skipka czekają. Piętnaście punktów na tym etapie meczu to nie jest jeszcze dużo. Ja to będę cały czas podkreślał. Ja będę cały czas wiedział, że Ślaczki wszystko to można odrobić. To jest koszykówka. To jest koszykówka, dokładnie. To wszystko jeszcze może zmienić. No niestety zaraz to może być 17 punktów, ale mamy nadzieję, że Sancho Little teraz może nie spisze się najlepiej na linii rzutu wolnej. No, niestety Sancho Little zdobywa kolejny punkt dla swojego zespołu. Kolejne dwa punkty do swojego. No nie mogą znaleźć recepty jak na razie koszykarki Wisły Kampa Kraków tutaj na rywalki. Jest, brakuje czegoś, czegoś brakuje. Ale to coś musi się coraz szybciej pojawiać, żeby losy tego spotkania odwróciły się. Wisły na Śląska Cegielska. A patrzyła tam jeszcze Krystyna Owinia ze swoją. Dobrze, dobrze. Wiślaczki teraz mają piłkę. Trzeba tą sytuację wykorzystać. Ali Quigley. Dał sobie teraz bardzo łatwo odebrać piłkę Kelsey Bonno. Bardzo proste błędy popełniają dzisiaj Wiśniaczki. Niesamowicie proste błędy. Dawno takich nie widzieliśmy. Szkoda. Proste błędy, faktycznie. No, że już 19 punktów ma. Przewagi ma lider. Lider. Mistrz Euroligi z tamtego roku. No i znowu piłka przyznana Galatasaray od Aban Stambuł. Zmiana. Agnieszka Skobel na parkiecie. Wcześniej przemieniła Cegielska. No i na tarczy teraz zawodniczki Galatasaray. Kasas. Teraz Jelena Dubiewicz. Kelsey Bond walczyła z Chantel Lavender, okazała się lepsza w tej walce. Coś niedobrego teraz się dzieje z Wiśniaczkami. Kibice robią co mogą, ale dobrze, są punkty, bardzo dobra akcja i gramy dalej.
Milena Dubliewicz. Zbiera Chantal Lavender. Szybko teraz. Krystyna Oginia. Agnieszka Skomel. Szapel. Fari Abdi. Faulowała Kelsey Bond. Faulowała zawodniczka drużyny Galatasaray Kelsey Bond. Zmiana drużynie tureckiej. Wojsko opuściła Kelsey Bond. No i właśnie Kelsey Bond teraz opuściła parkiet. Zmieniona przez Nevrije Yilmaz. A akcji białej gwiazdy proszę Fari Abdi. Fari Abdi. Chantel. I padła ta piłka. Punkty zaliczone, a więc będzie akcja 2 plus 1. Szansa na akcję 2 plus 1, ale mam nadzieję, że Lavender teraz nie pomyli się z nimi rzutów wolnych. Każdy punkt jest ważny. Trzeba odrabiać tę stratę. Odrabiać i zobaczymy, co z tego wyjdzie na koniec meczu. Niestety nie udało się. Ależ teraz dobrą pozycję miała do rzutu Quiralka, ale nie udało się jej wykorzystać w tej sytuacji, no ale Galatasaray cały czas w posiadaniu piłki. Teraz już ciężko, Fari Abdi. Agnieszka Skobel próbuje. Tak momentami nie wiem, czy ze mną zgodzić, czy już tak chaotycznie wygląda gra. Jest zawodniczy białej gwiazdy. Trochę chaotycznie. Tak, 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 zdecydowanie. Jest jakiś problem dzisiaj. Koszykarka Wisły Kampak. Może to ta trema. Mówiliśmy na samym początku o tym. Każdemu mogą zacząć się łydki, kiedy gramy przy 13 tysiącach ludzi. No ale koszykarki Galatasaray jakoś lepiej to opanowały. Chantel Lavender. A więc Chantel Lavender potwierdza, że jest najskuteczniejszy w 21 roku. No tak, szkoda, że nie ma oparcia w koleżankach. 21 punktów Chantel Lavender, no a Wisła ma 34. Jakże no to coś tu jest nie tak. Jakoś rzecz dużo. Część zespołu stanowi w tym momencie Chantel. I może za bardzo Wisła jest uzależniona od gry Chantel Lavender. No i mieliśmy tutaj syrenę kończącą tę trzecią kwartę. No a więc drodzy Państwo, przed ostatnią kwartą Wiślaczki mają 15 punktów straty. Do odrobienia? W koszykówce, jak wspomnieliśmy, wszystko jest możliwe i miejmy nadzieję, że wyjdą na tę czwartą kwartę naprawdę zmotywowane i dopingowane przede wszystkim przez tych wspaniałych kibiców. No tak, atmosfera w Kraków Arenie cały czas jest bardzo, bardzo dobra. Myślę, że wynik tutaj nie ma na razie jakiegoś większego znaczenia na zabawę tutaj wszystkich kibiców w sali. No ale jeśli teraz udałoby się Wiślaczkom zbliżyć, na pewno tutaj zrobi się niesamowity tumult. Na pewno ten hałas poniesie Wiślaczki. Na pewno to wszystko będzie działało na korzyść podopiecznych Stefana Wiśla. Tak, myślę, że kibice chcą tu zaczarować to miejsce, żeby to było miejsce samych sukcesów. Mam nadzieję, że Wiślaczki zabierze się. Byłby to bardzo, bardzo, bardzo wymarzony scenariusz, taki, że teraz Wiślaczki nagle łapią gwiazd, nagle zdobywają punkty serią, zbliżają się do rywalek na tego z dwóch punktów, trybuny szaleją, ach, już to widzę. Niech tak się stanie, tak. Niech tak się stanie, tak jest. Ta osoba najlepszego, poniesione do biegiem koszykarki, wrócą do tego meczu i wierzę w to, jak mam nadzieję, każdy na tej fiali. No to wracamy powoli na parkiet. Wracają koszykarki jednego i drugiego zespołu. Piątka koszykarek Galatasaray już na parkiecie. Wiślaczki również właśnie zajmują swoje miejsca. I zaczynamy kolejne 10 minut tego meczu. A więc ostatnia odsłona. 51 minut.
I rozpocznie grająca z numerem 9 Vera Casas. Justyna Minia z numerem 22 Ani Wiggy z numerem 14 Chantel Lavender. 8 kapitan zespołu Józef Naszorska z numerem 21 Agnieszka Skubel. No i rozpoczęło. Może coś będziemy zmieniać w obronie. Nie wiem, tutaj trzeba coś zmienić. Nie można grać tak jak w poprzednich trzech kwartach. Tak. Trzeba zrobić coś ekstra. Czym zaskoczyć rywalki? Tak. Zmienić coś w swoim sposobie gry. To nie może być takie przewidywalne dla rywalek. Jak jest wytrącić jest, wytrącić jest z tego rytmu. Myli się teraz grająca z numerem 20. Sancho Little. Obinia. Dla Wisły. Zaraz zobaczymy, bo jest konsultacja jeszcze tutaj. Mario Martinez. No i piłka przyznana jednak, zespołowi Galatasaray. Tak. Bardzo mocno tutaj trener Ekrem Memnun prosił sędziów, błagał wręcz, można tak powiedzieć, o tą zmianę decyzji. Jakaś tutaj musiała być konsultacja, no i widocznie. Tak było, skoro taką decyzję podjęli sędziowie. Casas. Sancho Ledo. Teraz Nuria Martinez. Ależ wyprowadzona na pozycję. Trafia za 3. 4 No bardzo dobrze dzisiaj grałem koszykarki Galatasaray. Trzeba to też podkreślić. Justyna Żurowska-Cegielska. Teraz zdobywa punkty. A więc... Jaką zaciekawiłaś syna tutaj? Wkroczyła pod kosz. Nuria Martinez, Sancho Little. Wspominaliśmy o tym, że Nuria Martinez bardzo długo tutaj gra na parkiecie. Jeśli chodzi o średnią minut, to jest na czwartym miejscu w Eurolidze. 36 minut średnio, nieco ponad 36 minut gra Nuria Martinez w każdym spotkaniu euroligowym. Ale co ciekawe, dwie zawodniczki Wisły Kampa Kraków są od niej lepsze. Paweł, zgadnij, które? Będę strzelał. Chantel Lavender i Alekwin. Tak jest, dokładnie. Chantel Lavender 37 minut średnio na parkiecie spędza w tej edycji Euroligi. Aleksandria Quigley 36 minut. Z małym hakiem, podobnie jak u Nuri Martinez. Odpowiednio drugie i trzecie miejsce w tej klasyfikacji. A jeszcze Agnieszka Skomy teraz wyjść na kosz, ale została przyjmowana przez... No i teraz dosyć mocne pytanie. Ale... No i jeszcze taka ciekawostka, jeszcze jak skończmy wątek z tym, jaka koszykarka ile minut spędza na parkiecie w trakcie meczu. Było 37 minut, Chantel Lavender drugie miejsce, tak? Jenna Smith, Becca Imus, Brno, 39 minut. Tak. Małym okładem na parkiecie, a więc cały czas. Cały mecz. Nuria Martinez. No widać ten spokój teraz zespołu Galatasaray. Tak, no prowadzą zdecydowanie, mogą sobie na to pozwolić. Czas gra też na ich korzyść, więc one mogą grać bardzo spokojnie. Mówię, tutaj Wiślaczki muszą coś zmienić, zdecydowanie. Muszą jakoś, nie wiem, może zmienić sposób obrony, może nieco wyżej podejść pod rywalki. Justyna Żurowska-Cegielska, trafia teraz. Trzeba te punkty odradzać, to jak najszybciej. To było do końca, czwarty kwarty, jeszcze 7 minut i 16 sekund. Przewiniła zdaniem sędziów, grający z numerem 10 Faria Abdi. No i teraz trener Galatasaray poprosił o czas dla swojego zespołu. Nieco ponad 7 minut do zakończenia tej kwarty. Jak na razie zespół Galatasaray 14 punktów przewagi nad Wisłą Kampa Kraków. No to Paweł, twoje odczucia. Damy radę jeszcze? Do czasu, tak jak określamy, w koszykówce nie zawsze wydaje się dużo, ale tych punktów jest sporo. No
musi się coś zmienić, musi się zmienić ten styl. Trzeba zacząć odrabiać, jakoś przybliżać się chociaż do tego Galatasaraya. Jeśli to się nie zmieni, to tutaj to będzie ciężko ten końcowy sukces. Mamy nadzieję, że nagle coś się zmieni. Cały czas to wierzymy, drodzy Państwo. Mamy nadzieję, że również Państwo w to wierzą, że tutaj wszystko jest jeszcze możliwe, że to będzie właśnie ta magia koszykówki w tej przepięknej hali Kraków Arena, że tutaj to właśnie poniesie się tego spotkania 7-6. Teraz kibice powinni się bardziej uaktywnić, myślę, że dobrze. Bo tak trochę przycichli teraz w tym momencie. Trzeba ponieść te myślaczki. Ja myślę, że zaraz ten doping tutaj wróci na swoje normalny poziom decybeli. I znowu nie będziemy się słyszeć tutaj, ale jeśli to ma pomóc Wiślaczkom, no to jesteśmy w stanie na takie poświęcenie, ale tutaj koszykarki Galatasaray pokazują, że chyba nie będzie takiej potrzeby. To nie jest dziś łatwo, niestety. No bardzo dobrze rzutowo są dysponowane dzisiaj koszykarki Galatasaray. Tak. Ali Quigley zablokowana przez Jelenę Dubliewicz. Może dyspozycja dnia tutaj decyduje. Być może. To jest właśnie ten czynnik, który dzisiaj ma na to wpływ. No ale jeszcze mamy te 6 minut. I 23 sekundy. Jeszcze tutaj wszystko się może zdarzyć. 47 i teraz Krystyna Owinia. Faria, Krystyna Owinia. Justyna Żurowska-Cegielska, aj szkoda, szkoda ostatnio, tego rzutu. Ostatnio to właśnie Justyna kończyła akcję skutecznymi trafieniami. No i spokój, spokojne rozgrywanie akcji. Cały czas grają koszykarki Galatasaray. Ale skutecznie to się spokój, skutecznie. Teraz Krystyna Owinia. Fariabi. Justyna Żurowska-Cegielska. Jelena Dublewicz. Tam walczyła. Udało się jak na razie utrzymać Wiślaczką piłkę w swoim posiadaniu. Zmiana. Gintare Petrowite będzie na parkiecie. Będzie Agnieszka Kaczmarczyk. No a Chantal Lavender i Justyna Żurowska-Cegielska na ławce rezerwowej. Nieco ponad 5 minut do zakończenia. Wojsko opuszcza stan szalitu. Ali Quigley. Trafia Ali Quigley. Ale za dwa tylko. Zawsze to jakieś punkty. Zawsze to trochę bliżej. Ale teraz trzeba jakoś... 15 punktów przewagi. 15 punktów przewagi Galatasaray. 5 minut do końca. Trafia Jelena Dubliewicz za 3 punkty. A więc no, trochę jak są grają teraz zawodniczki Galatasaray. Ali Quigley z dystansu. Brawo, brawo Ali Quigley. Ali, przebudzenie. Obudziłaś teraz zdecydowanie Ali Quigley, tak jak powiedziałem. Miała jeszcze pół minuty temu na swoim koncie 4 punkty, teraz ma 8. Tak, jest drugą co bym nieskutecznie zawodniczek. Ale też dużo czasu spędziła na parkiecie. Mamy piłkę. Jest górka. Teraz Agnieszka Kaczmarczyk. Ładnie. Agnieszka Kaczmarczyk. I znowu. Cóż, tutaj. Nie, tutaj sędziowie odwitali przed nimi Krystyny Owinie. A więc mamy fakt w ataku. Krystyna Owinia opuszcza parkiet. Kiernie van der Sloot wróciła na parkiet. Kiernie.
No i grają koszykarki Galatasaray. 16 punktów przewagi. 3 minuty, 53 sekundy do końca. No teraz ten czas, Paweł, leci strasznie szybko. Teraz tak, już jest taki moment, gdzie to też jest bardzo stresujące dla zawodniczych Białej Gwiazdy. Dużo punktów do odrobienia, a tego czasu jest już naprawdę niewiele. Zwłaszcza, że nie mamy takiego momentu, gdzie jest takie wyraźne przebudzenie, myślę, że mają kilka akcji, które zdobywają punkty, prawda? Tak, dokładnie. Nie ma takiej serii punktowej. Czegoś takiego brakuje, takiego zrywu, który tutaj porwałby całą publiczność, żeby też to było takie... No czegoś brakuje. To mogłoby wystraszyć zawodniczki Galatasaray, a tak a grają swoje i tutaj wiedzą, że czas im sprzyja. Więc tutaj widzimy teraz spojrzenia trenera Świtka i Artura Golańskiego. No te miny mówią same za siebie. Dokładnie tak. Ali Knigli. Kevin Andersson. Ali Knigli. I jest. Ali Knigli. No to może to jest to przebudzenie. Mam nadzieję, że to jest ten moment. Ten moment. Ali wraca do gry. Ale niech wrócą wszystkie wyślaczki. Teraz skutecznie. Jeszcze brakuje czegoś w obronie tutaj. Jeszcze w obronie coś ekstra trzeba zagrać. Zdecydowanie. Ale spokojnie. Rozgrywają. Przerzucają między sobą tą piłkę zawodniczki Galatasaray. No, tak nie można grać. No, bardzo dużo czasu wykorzystują teraz na swoją grę koszykarki Galatasaray. Nie trafia spoconego kosza Jena Dublewicz. Teraz gramy. Fari Abdi. Agnieszka Kaczmarczyk. Poszukiwania oczywiście Ali Quigley. Ali Quigley. Próbuje za trzy. Nieskutecznie, ale jest zbiórka. Agnieszki Kaczmarczyk. Świetnie teraz. Van der Sun. Nie trafia, ale... Ale sama zbiera. No teraz taka sportowa złość się uruchomiła w ślacie. Szkoda, że tak późno. Do końca tej kwarty jeszcze 2 minuty i 19 sekund. Wiślacki cały czas starają się przybliżyć do rywalek. Bardzo ciężko. Ali Quigley. Faulowana teraz była Ali Quigley. Dwa rzuty wolne. Będzie miała Ali Quigley, a więc jeszcze dwa oczka może zmniejszyć przewagę. O dwa oczka może zmniejszyć przewagę. I dorzuca jedno oczko. Pawle, sam powiedział się tylko, zawsze to coś, no, ale to teraz trzeba jeszcze teraz, no tymi rzutami trzypunktowymi myślę, może to będzie recepta, może trzeba... Ale widzisz, z jakim spokojem teraz... Świetnie, kolejny brok. Teraz. Tak, Gintare Petronite, ona jest z kolei na trzecim miejscu, jeśli chodzi o statystyki indywidualne. O zablokowane rzuty. Na 5 meczów, 9 rzutów zablokowanych. Trzecie miejsce. Teraz Gintare Petronite. Szkoda, że teraz jej się nie udało zablokować. Jeleny Dziubiewicz. Gintare. Fariabdi. Faulowana Fariabdi. Seven Kinocioglu faulowała. No ale mają jeszcze spory zapas, jeśli chodzi o te faule koszykarki Galatasaray. Tak, Wiślaczki w tym momencie na takiej granicy. Ali Quigley. Ali Quigley. Trafia za trzy. Ali Quigley. Świetny, świetny. Ali, czemu tak późno? Jeszcze nieco na półtorej minuty, ale grajmy, grajmy dziewczyny. Jeszcze do końca. Jeszcze niczego nie przesądzajmy. Trzeba przede wszystkim szybciej odzyskiwać piłkę.
Gloria Martinez nie trafia. Jest dalej szansa. Quintale Petronite. Kertni van der Sloot. Ali Quigley. Szukała tam podaniem Chandler Lavender. No ale ta była faulowana. Faulowała Jelena Dziubiewicz. I rozpocznie Kertni van der Sloot. Cały czas wiślaczki. Kertni van der Sloot. Ali Quigley. Aj, szkoda, szkoda. Sędziowie nie uznali, że tutaj było jakieś przewinienie. No cóż. Jeszcze 56 sekund prawdopodobnie będzie toczył się ten mecz w Kraków Arenie. Nic tutaj chyba nie wskazuje na to, żeby wiślaczki miały doprowadzić do wyrównania, zwłaszcza, że teraz trafia Jelena Dziubiewicz. A więc jak na razie Wisła Kampak 51, Galatasaray 64. No kibice już sobie chyba też zdali sprawę z tego, że w tym meczu tutaj już koszykarki Wisły Kampak nie ugrają zbyt wiele. Ach, Quintana jeszcze wejście. Ale podkreślmy to, że zawsze będą z koszykarkami na dobre i na złe. No i stworzyli tutaj kibice niesamowitą atmosferę w Kraków Arenie. Tak, trzeba im za to podziękować. Jeśli tak licznie. I że wierzą w ten zespół. No na pewno za 25 sekund będzie na to okazja, ale jeszcze wyświadczki muszą tutaj te kilkanaście sekund przebyć na parkiecie. Teraz nie trafia spod samego kosza. Kelsey Bond. Może jeszcze zmniejszą rozmiary porażki. Ali Quigley. Fari Abdi. Quintale Petronite. Nie trafia, a więc zwycięzcą meczu w Kraków Arenie zespół Galatasaray Odea Bank Stambuł. Wisła Kampak 53, Galatasaray 64 punkty. Mistrzynie Euroligi za mocne dla Wislaczek. A więc Galatasaray odnosi się zwycięstwo w tej odsłonie Euroligi. Szkoda, bo to końcówka całkiem przyzwoita przyznać, że wykonaniu Wislaczek taki faktycznego przewidzenia i takiej dobrej skuteczności, zwłaszcza Ali Quigley, która przez dłuższą część spotkania miała 4 oczka na swoim koncie, a to była do 15 rzeczy. No tak, jest pozytywnym aspektem tego spotkania jest to, że Chantal Lavender zdobyła 23 punkty i to ona była najszkodniejszą zaliczką tego meczu. W zespole Galatasaray Nuria Martinez 17 punktów. No cóż, mamy nadzieję, że ta porażka nie zaważy jakoś na tej dalszej grze Wiślaczek w Eurolidze. No jak na razie niestety bilans nie jest dla nas korzystny, tak, ale mamy nadzieję, że Wiślaczki zaczną to odrabiać w kolejnych spotkaniach i uda nam się awansować do dalszej fazy rozgrywek. Ale pocieszeniem Grzegorzu jest fakt, że Galatasaray odniosła pierwsze zwycięstwo. Ma 5 porażek, natomiast Wisła ma 4 porażka, ale są 2 zwycięstwa. No tak, no to na razie od zespołu Galatasaray jesteśmy lepsi. Tak, tym się będziemy pocieszać. Zdecydowanie. Wiślaczki teraz udają się w drogę dookoła Kraków Areny. Tutaj na pewno będą dziękować swoim kibicom za doping. Pamiętamy to z Reymonta 22. No na pewno należą się brawa dla Wiślaczek. Na pewno chciały tutaj osiągnąć bardzo dobry wynik. Na pewno było bardzo, bardzo duże tutaj ciśnienie na to, żeby ten mecz przy takiej oprawie, przy takiej liczbie kibiców rozstrzygnąć na swoją korzyść. No ale nie zawsze to się może udać. Niestety. No ale, drodzy Państwo, żeby nie było tutaj
tak negatywnie powiedzmy, że mecz Wisły Kampa Kraków w Kraków Arenie to zdecydowanie sukces organizacyjny, rewelacyjna oprawa, rewelacyjna atmosfera na meczu Wiślaczek. Wiślaczki były pierwszą drużyną, która wystąpiła w Kraków Arenie, pierwszą drużyną klubową, która wystąpiła w Kraków Arenie. Bardzo dobra tutaj robota zarówno działaczy Wisły Kampa Kraków, jak i Urzędu Miasta, bo wiemy, że też sporo pomogli w organizacji tego spotkania. No i świetnie tutaj wpisali się kibice Wisły Kampa Kraków, niesamowita atmosfera. No i to na pewno...